Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam Was na fascynującą partię polskiej szachistki. Ogromny sukces odniosła Oliwia Kiełbasa na Mistrzostwach Europy Kobiet. Ta młoda zawodniczka, 21-letnia. No, to zdjęcie, które tutaj mam, wybacz Oliwka. No, nie znalazłem zdjęcia aktualnego, tak żeby widać było buzie. Troszeczkę tutaj na tym zdjęciu jest młodsza. Jej przeciwniczką jest węgierska szachistka pochodzenia wietnamskiego. O bardzo trudnym nazwisku do wymówienia. Hoang, powiedzmy, tylko powiem pierwszy człon, Ciekawe, czy to jest imię. No, nieistotne. W każdym razie, partia przepiękna jeszcze o sukcesie Oliwki. Mianowicie Oliwka zajęła trzecie miejsce zdobywając brązowy medal na Mistrzostwach Europy, co jest ogromnym sukcesem, gdyż była rozstawiona chyba w okolicach 40 numeru startowego czy nawet niżej. Bardzo e, wielki sukces z tego względu, że między innymi e, zdobyła bardzo dużo e, oczek do rankingu, wskoczyła na powyżej grubo 250 ranking, e, zdobyła normę na tytuł Mistrza Międzynarodowego i co najważniejsze uzyskała przepustkę e, w, w grze w Pucharze Świata Kobiet. No coś fantastycznego. E, ta zawodniczka tutaj wyskoczyła z niesamowitą formą. Raz grałem z Oliwką. Tutaj muszę się pochwalić. Remis udało mi się uzyskać. To było kilka lat temu. No to nieistotne. Gratulujemy Oliwka. A tutaj przepiękna partia z jednej z rund. Z tych Mistrzostw Europy. Zapraszam serdecznie. No i białe zagrały E4. Przeciwniczka zagrała E6, D4. I widzimy, że mamy obronę francuską na szachownicy. Polka przepchała pionka tradycyjnie tutaj dobre przygotowanie na pewno ze strony polki ciekawe na pewno e, z jej strony tutaj c5 nastąpił ze, ze strony znowu ze strony e, c5 czarnymi c3 białymi skoczek na c6 skoczek f3 hetman b6 to są e, teoretyczne ruchy w obronie francuskiej czarnymi, skoczek wychodzi sobie oczywiście na C6, hetman B6, tu staramy się naciskać na pionka D4, białe sobie grają spokojnie, istnieje tutaj te, pewnego rodzaju pułapka, tak w partii nie poszło, ale pokażę od razu dla osób początkujących bardziej, bo jeżeli zagramy gońcem i czarne pokuszą się o wzięcie piona i wezmą pionka skoczkiem no to po wybiciu skoczkiem, wybiciu hetmanem jest goniec B5 z szachem i zdobywamy fajnie hetmana, raz w taką pułapkę czarnymi wpadłem, jak jeszcze grałem obronę francuską, ale to Czasy juniorskie, nikt mi nie powiedział, żeby tak nie grać, w sensie tego debiutu. Szczególnie juniorzy uważam, że raczej chyba nie powinni grać, bo to trudny debiut, taki mało rozwojowy, powiedzmy, na samym początku, przy, generalnie na samym początku gry kariery, powiedzmy, młodego człowieka. W tej sytuacji Białe zagrały skoczkiem na A3. Bardzo ciekawy ruch, który tutaj chce skoczka uplasować na polu C2. Czasami pewnie jakieś tam opcje na B5 wchodzą, ale w teorii nie wchodzę, bo tutaj na teorii za bardzo się nie znam w obronie francuskiej. I czarne wybiły, tutaj pionka wybiły, ale jest takie kuszące zagranie wybicie skoczka. Tylko że. To wybicie nie jest najlepsze dla czarnych. Z tego względu, że białe zostają z parą gońców. Skoczek nie może wejść na pole B4. A zdwojone piony nie mają kompletnie żadnego znaczenia, gdyż tutaj bardzo ważna jest linia B dla wieży. Więc bicie na A3 absolutnie czarnymi nie wchodzi w grę. Czarne grają goniec B4. No po tym posunięciu nie ma nic innego jak goniec na D2. I teraz tutaj czarne zagrywają skoczek na E7, po tym posunięciu skoczek na C2, e, czyli tutaj trzeba coś z tym gońcem zrobić, prawdopodobnie będzie wymiana, tak też poszło i czarne pokusiły się tutaj, Węgierka zbiła pionka na B2. Dobra, no i teraz moje pytanie, co zrobić z tą wieżą? No, na szczęście nic nie trzeba robić, bo e, zauważcie, że skoczek broni. Ja tak e, troszkę się uśmiecham, bo e, skoczek na C2 stoi bardzo rzadko i e, czasami możemy zapomnieć, że on po prostu broni wieże, więc wieża nie musi się ruszać. Białe po prostu wyprowadzają kolejne figury. Goniec D3, Hetman B6. No, i podsumowując już w tym momencie sytuację na szachownicy, można powiedzieć, że. Czarne osiągnęły mały sukces zdobywając pionka. Silniki tu się zgadzają z czarnymi e, i pokazują nieco e, przyjemniejszą pozycję, ale to silniki. Ja myślę, że Oliwka na 100% miała tutaj wszystko przygotowane w debiucie i świadomie oddała tego piona za inicjatywę. E, Inicjatywa w szachach jest niezwykle istotna. Ja to bardzo często będę podkreślał, bo jeżeli ktoś ma inicjatywę, to masz szansę zamieszać na szachownicy, co jest i odważne, i fajne, i miłe dla oka. Przejdźmy dalej. Roszada ze strony Białych i H6. No właśnie, posunięcie H6. Teraz wieża zagrała na B1. Znaczy, H6 jest takim ruchem na pewno dobrym, który nie wpuszcza tutaj figur na pole G5, więc to jest na pewno ok. Posunięcie wieża B1. I teraz tutaj czarne zagrały Hetmanem na D8. Nieco słabszy wybór, bym powiedział. Aczkolwiek nie jest to jakiś błąd, absolutnie nie. Tylko chodzi mi o jedną taką rzecz. Bo jeżeli czarne mają piona więcej, no to fajnie byłoby szukać jakiegoś tempa w rozwoju w tym momencie. No bo goniec C8 no to nie jest jeszcze figura aktywna. Więc ja bym poszukał takiego ruchu jak na przykład Hetman A5, żeby próbować wymienić Hetmany, co jest w tym momencie na korzyść dla czarnych. No i tutaj białe na pewno by tym Hetmanem odeszły, i jest czas na to, żeby zrobić roszadę. Na przykład I pozycja czarnych jest myślę, że stabilna, aczkolwiek białe pewnie też są zadowolone z takiej otwartej tutaj gry. Kompletnie ten pionek jest nieistotny w tej pozycji, tutaj można by było hetmanem się zaplątać, jak się pokusimy o większą ilość materiału, żebyśmy ją próbowali zdobyć. No, w każdym razie coś takiego bym czarnymi próbował, ale cóż, Węgierka miała inne plany i zagrała tym hetmanem do obozu. W tym momencie Olivia ma czas na przegrupowanie swoich figur, no bo teraz jaki jest plan tutaj tak naprawdę działania? Jeżeli byłaby zrobiona roszada czarnych, no to białe by na pewno próbowały atakować tego króla. To jest bezapelacyjny plan. No ale na razie skoczek zagrał na E3. I po ruchu B6 osłabienie skoczka, aczkolwiek ten skoczek się broni, to jest takie super osłabienie. Tutaj generalnie też pionki się scalają i ta wieża za bardzo nie ma roboty. Ale wieża zagrywa z F na C1. No taki ruch na pewno. Y Rozwojowy, tak po prostu. Goniec B5, może jakieś takie sztuczki tutaj, związania i tak dalej. Skoczek zagrywa od razu na A5 i przygotowuje się tutaj na pole C4. No i teraz moi drodzy, jak grać białymi, jaki plan tutaj przygotować? Powiem szczerze, na przykład te pozycje nie są w moim stylu absolutnie i białymi, no czarnymi wolałbym grać coś takiego wbrew pozorom, ale tutaj Oliwia no, ma doświadczenie zdecydowanie w tych pozycjach na pewno, więc zagrywa bardzo ciekawy plan. Jest to ruch G3. Po co? Przede wszystkim to zawsze daje lufcik, to pozwala skoczkowi się przegrupować i to pozwala zagrać na przykład H4. Dużo plusów w tym posunięciu. Goniec D7. No, powoli te figury u czarnych zaczynają żyć, ale skoczek zagrywa na G2 i można powiedzieć, że król jeszcze nie jest zruszowany, a białe już przygotowują atak na skrzydło. No bo w zasadzie dlaczego by nie? Skoczek zagrywa na C4 i czy bić tego skoczka... Pionek by odbił, ja może to przestawię i wieża wybija. Czy to jest dobre dla białych, żeby odzyskać pionka? Absolutnie nie. To byłoby fatalne ze strony białych, z tego względu, że to świetne pole na d5 ma skoczek. Można przegrupować gońca i stanąć na d5, ewentualnie goniec c6 i hetman d5. To by dla czarnych było fantastyczne. No, fantastyczna pozycja dla czarnych byłaby. No Olivia oczywiście nie wybija skoczka słusznie, hetmana tutaj przestawiamy. Posunięcie b5, wzmocnienie c4. No i tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj białe nie są w stanie na tym skrzydle nic zrobić. Jedyna szansa białych to gra na skrzydle królewskie. Skoczek zagrywa na F4, i słusznie, ten skoczek czasami ma świetną placówkę na polu H5, i czarne robią roszadę. Okej, okay, czyli tutaj węgierka się nastawia na atak, ale silniki również tę roszadę tutaj rekomendują. Co ciekawe, ale silniki, dajmy spokój już tym silnikom. Grajmy w szachy, moi drodzy po ludzku. Posunięcie H4, no. Wiadomo, próbujemy atakować. Ocena, no ja muszę o tej ocenie jednak programu powiedzieć. No teraz ocena jest minus 1,20 około na czeskomie, więc no przewaga czarnych, ale to wynika z tego, że tu jest spora przewaga. A pewnie komputer nie widzi jeszcze jakiegoś ataku tam na króla. Jak grają białe? Przepraszam, jak grają czarne w tym momencie? No właśnie tutaj się węgierka myli. Zagrywa gierść. Prawdopodobnie było, ten ruch był podyktowany tym, że czarne się za bardzo bały takiego posunięcia jak skoczek H5, i ja tutaj jestem skłonny w to uwierzyć z tego względu, że tu skoczek stałby naprawdę nieźle i w tego króla już bezpośrednio tam zerkał z następnym planem, na przykład skoczek H2, skoczek G4. Te skoczki mogłyby tu zrobić niezłą karierę i uplasować się finalnie na polu na przykład F6. Ja przypuszczam, że są takie standardowe plany ataku w tych strukturach. Okej, okay. w partii jednak nastąpiło g6. No tutaj po tym posunięciu skoczek zagrywa na h2. Zobaczcie, uparcie ten skoczek przesuwa się na pole g4. Skoczek c6 się z atakiem na piona i Oliwia zagrywa najlepsze posunięcie w partii. Spróbujmy znaleźć plan ataku na króla czarnego. Można sobie zatrzymać materiał, poszukać posunięcia, to jest zawsze dobry trening. Uwaga, przepraszam najmocniej. Hetman G4. Ok, bardzo ładny ruch. Tutaj białe zostawiają tego pionka, ale zobaczcie co tu się dzieje. Trzy figury uderzają w strategiczny punkt G6 i nie ma siły, żeby tutaj za chwilę białe nie, białe nie poświęciły na G6 figury. No ale jest goniec e8 Zdecydowanie lepsze byłoby zagranie na przykład król h8 Żeby zejść z tych tutaj działań No ale to się łatwo mówi jak ma się przed sobą silnik Podczas gry jest zawsze trudniej Goniec zagrywa jednak na e8 Skoczek h5 I dzięki temu hetman broni piątka na d4 i skoczek znajduje świetną placówkę na f6. Widzimy taki konsekwencje ruchu g6, które osłabiło króla. No i teraz jest troszeczkę łatwiej tutaj zadziałać białymi. Białe mają lepszą pozycję w tym momencie zdecydowanie. Król h8, to już trochę za późno i skoczek wskakuje na fajne pole, król g7, taki taniec i przypuszczam, że tutaj po powtórzeniach czyli skoczek h5, skoczek f6 Czarne zdecydowanie by się zgodziły na remis, ale tutaj Oliwia gra o zwycięstwo. I H5, standardowe zagranie w ataku, bardzo ładny ruch, dosyć prosto to już teraz wygląda, a 6. No, coś grać trzeba, nie potrafię tego skomentować, taki ruch. No, ciężko w trudnej pozycji wykonać jakieś dobre ruchy. Skoczek zagrywa na F3, widzimy skoczek już tutaj ma szansę wejść na przykład na H4. Zawsze pilnuje, tutaj wszystko się trzyma, bo czasami jest tak, że są jakieś tu poświęcenia na pole E5. Teraz Hetman zagrywa na C8, w tym momencie król G2. Fantastyczny ruch. Arcymistrzowski bym powiedział, bardzo ładne, ale też nie trudne. posunięcie, tak naprawdę, gdyż to jest poprawa ostatniej figury. W takim momencie tutaj wieża ma świetne pole na H1, i właśnie po skoczku na E7 ta wieża w ciemno od razu zagrywa na H1. Zobaczcie, każda figura praktycznie bierze udział w akcji na króla. Tu jest niezwykle niebezpiecznie masakra tu się dzieje, tu wszystko za chwilę będzie na czerwono. Król może mieć e, ogromne problemy e, i no jeszcze tylko ta wieża została, ale ta wieża to to już nieistotne. Tutaj po prostu jest bardzo ciężko. Moi drodzy, e, w tej sytuacji wieża zagrywa na h8, e, hetman f4, no taki ruch e, nadal pozycja jest świetna dla białych. Dlaczego tu zagrały białe, zaraz się dowiemy. Po gońcu C c6, Nastąpiło G4 i widzimy konsekwencje ruchu Hetman F4: Piąkiem do góry, jeszcze rozbijać skrzydło. Lecz w tym momencie muszę się zatrzymać, nie byłbym sobą i e, spróbować Was, drodzy widzowie, zaangażować w e, taktykę szachową. W tej sytuacji można by było partię kończyć bardzo szybko. Spróbujcie zatrzymać materiał. I pomyśleć nad kombinacją, to nie jest jeden ruch, to nie są dwa ruchy, to jest kilka posunięć, ale nie są to, to, to aż takie trudne ruchy. Uwaga, pionek by zbił na, na G6 w tym momencie, jeżeli pionek by zbił i pionek odbija, no jeżeli skoczek zbija, to to samo by się działo co w partii, to goniec bije G6. Na pozór trudne posunięcie, ale to totalnie odsłania króla i teraz jakby zbił król, no to tutaj by nastąpił fantastyczny ruch, genialny wręcz, wieża H6. Poświęcenie, otwarcie. Tutaj w ogóle wszystkie pionki na skrzydle królewskim znikają. I po wybiciu Hetman G5. I po królew 7 Hetman H6. Nie ma obrony przed takim ruchem. Tutaj jest, to już jest koniec partii. E, można by było oczywiście po biciu na e, G6 wybić skoczkiem. I co teraz? Po tym ruchu skoczek H5. Król G8. Hetman F6 grozi Mat, grozi wzięcie skoczka. No na przykład Hetman D7, bijemy z szachem, król F8. I teraz wisienka na torcie, moi drodzy. Jak można byłoby zagrać? Otóż wieża H4 robi robotę. Świetny manewr. W obronie francuskiej białymi tutaj zwykle takie manewry się wieżami wykonuje. Świetną partię. Rozegrał tak przy okazji powiem Michał Tal z e, Michałem Botfinikiem w meczu o Mistrzostwo Świata. Ja tę partię przeanalizowałem na początku swojej YouTube'owej tutaj można powiedzieć kariery, e, podlinkuję tę partię, gdyż wieżami tal grał tu fantastycznie. E, I to często się może powtarzać. Moi drodzy, przejdźmy dalej do partii. E, no tutaj poszło G4 ze strony Oliwki, posunięcie G5. No i chyba nie trzeba być tutaj prorokiem, że Hetmanem nie odchodzimy, tylko po prostu poświęcamy to. Trzeba zrobić, nie ma innego wyjścia po wybiciu. Hetman wybija królew 8. Jakże słynne, ale teraz jedyne posunięcie do wykonania. I teraz proste zagranie H6. Grozi Hetman G7 z wzięciem wieży. No więc skoczek g Zobaczcie, jaki ten skoczek. Tu jest fantastyczny. On tu robi kapitalną robotę. On paraliżuje wszystkie figury. No, wszystkie. No paraliżuje figury czarnych. Tak po prostu. I teraz H7 nastąpiło. Tu może się Hetman chce dostać. Generalnie widzimy, że jest jeszcze strzał. Na G6 możliwe. Wieża A7, próba obrony. No cóż, to oliwka. Tutaj zabiła figurę. Zbiła figurę, przepraszam. E, I po wybiciu. E, przepraszam najmocniej, nie, nie, nie. Tutaj e, po e, Hetman nie zbił na G6, ja się rozpędziłem. Teraz następuje kapitalne zagranie. E, świetnie to przemyślała. Tutaj nasza polska szachistka. Zapraszam do zatrzymania znowu materiału i zmierzenia się z taktyką. Otóż Białe zagrały. Uwaga, uwaga. Skoczek D7. No, bardzo dobre zagranie. Piękny ruch, najlepszy w danej pozycji. Co się dzieje w tej sytuacji? No, jeżeli Hetman by wybił lub wieża, to bez znaczenia to jest Hetman F6 z szachem. Po zasłonie jest bicie z szachem i wracamy na F6. Po wybiciu, no, bicie, czy tam odejście, nieistotne dorabiamy po prostu Hetmana, jest po partii. No ale w partii nastąpił ruch król E8 i po tym ruchu hetman F6 dokładnie z tym samym planem. Tu jest bardzo ciężko. Król wybił, ale Oliwka sprytnie dała najpierw szacha i okazuje się, że król musi iść na ósemkę. W tej sytuacji tutaj się czarne poddały. Nasza szachistka wygrała z bardzo silną, no, z bardzo silną zawodniczką, arcymistrzem męskim. No ale w tym momencie, dlaczego się poddała, sprawdźmy szybciutko, bo po król D8, po wybiciu wieży jest c 7. No i po prostu wymieniamy, dorabiamy Hetmana. Dalej, chyba nie ma co komentować. Oliwka, jeszcze raz serdeczne gratulacje, Wam dziękuję, drodzy widzowie, za uwagę, pozdrawiam, cześć.